Czysta Mordziłka! Spotkaliśmy się tutaj na terenie świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej jako punkt wyjściowy. W ramach operacji Czysta Rzeka nasz sztab nazywa się Klukówka Akcja Floria. Naszym koordynatorem sztabu jest pani Basia Chorbowiec, która tutaj do nas przyjechała, żeby rozpocząć dzisiejszą akcję. Wiemy, że dzisiaj akcja się kończy, operacja Czysta Rzeka, i my, aby podsumować już zakończenie tej akcji, tutaj dzisiaj spotkaliśmy się, żeby sprzątać tereny Klukówki, jej obrzeża. Drogę od Florii, czyli od Worgul do Leśnej Podlaskiej. Wszyscy wiemy, że w pobliskim lesie i rowach jest bardzo dużo śmieci, nad którym my samorządowcy, ale też i ludzie ubolewamy bardzo, że jest tyle tych śmieci, że ludzie nie szanują środowiska, że rzucają te śmieci, mimo że płacą za nie, a mimo wszystko hałdy śmieci spotykamy w lesie. Zbliża się wiosna, więc myślę, że miło nam będzie pójść do lasu czystego i my dzisiaj zadbamy o to. Strażacy, bardziej wsparcie techniczne i logistyczne? Tak, jak najbardziej. Też obstawa drogi, żeby jak najbardziej bezpiecznie to wszystko przebiegało. I na ciężki sprzęt zbieramy worki. I zbieramy na ciężki sprzęt, tak. Jeszcze zapytam, przekrój wiekowy dość duży. Przekrój wiekowy dość duży, od lat 6 do 56, także dosyć spory. Dzieci biorą z nami udział właśnie w tej akcji po to, żeby im pokazać, jak ważne jest czyste środowisko. Te koszulki pokazują nam, że żeby wyprodukować taką koszulkę, to jednak trzeba dużo zachodu i trzeba wiele czystego środowiska, aby materiał wyprodukować. Tutaj oczywiście w związku z tym, że jesteśmy w okresie pandemii, jesteśmy w maseczkach, zachowujemy dystans, mamy środki dezynfekcyjne do rąk, mamy rękawice, więc wszystko jest zachowane w reżimie sanitarnym, tak jak to powinno być, więc uważam, że nikomu się nic złego nie stanie, a samo przebywanie na świeżym powietrzu już sprzyja temu, że będziemy na pewno po dzisiejszym dniu zdrowi.